Witajcie, w środę i środę przed pracą zaczynam od odpalenia wosku, jaki to jest, Creamy Vanilla Coconut. Powiem wam, że jeszcze tych kombinacji nie miałam, ja wczoraj je dostałam od Ani z kanału Fokusowana, zobaczymy jak one pachną. No, ciekawa jestem. Tutaj znowu ja, to jest ten sam dzień, cały czas czwartek. Powiem wam, że ja jestem przed pracą i mam ochotę na kawę i mam tą jedną, jedyną kawę, trzy w jednym Neska. Ja zawsze jak jeżdżę do domu, do Polski, to wtedy piję tą kawę u mojej mamy. Nie wiem czemu, takie mam jakieś zachcianki, wtedy sobie pozwalam, no bo zacznijmy od tego, że tej kawy to tak naprawdę wiele nie ma, sama chemia, ale mam chęci, więc sobie robię. Robię sobie też frytki z moimi ostatnimi ulubieńcami nuggetsami. Miałam dzisiaj sobie nałożyć na powieki cień. Takie, co sobie kupiłam, sto przepadę na mową kogoś. Chyba jeszcze moja twarz mi na to nie pozwala. Nałożyłam za to inne, chociaż może później nałożę, zobaczę, a pokażę cień wam na pewno. Już może nie dzisiaj, bo godzinka mi została do wyjścia, tak mi się nie chce. Chociaż dobra, nie będę narzekała, że mi się nie chce. Chce mi się iść do pracy. Długo dziewczyn moich nie widziałam, tak więc z chęcią idę do pracy. Tak, właśnie zawsze trzeba znaleźć coś pozytywnego w czymś, co jest dla nas niby negatywne. Obiad mistrzów. Trzeba dużo zjeść przed pracą. Długą zmianą w pracy. Hejka, wreszcie piątek. Uhu, piątek, ostatni dzień do pracy, tak więc super, cieszę się na maksa, chociaż powiem wam szczerze, że ten piątek spędzę sama w domu. Sama. No ale trudno, kurde, moje znajome się spotykają w Warszawce dzisiaj, jutro, tak więc... Zazdro dziewczyny, bawcie się dobrze, mam nadzieję, że spotkanie będzie udane, chociaż pewnie na 100% będzie udane, tak jak zawsze mówicie, że jest, muszę wreszcie do was dołączyć. Wierzę w to, że się uda. Update pogodowy, pogoda jest nijaka, no ale trudno, nie przeszkadza mi to, idę do pracy, także pogoda mi tak naprawdę dzisiaj dynda. Oby jutro i w niedzielę było ładnie, to jest najważniejsze, oby sobota i niedziela była ładna. I przyszły tydzień, o Kary mi się tam gotuje, zaczyna hałasować. I przyszły tydzień, bo przyszły tydzień mam ranki. Czyli kończę o 15, tak więc cały czas jest dużo dnia. Dajcie mi koniecznie znać, Jezu, zawsze to mówię, widzę, że zawsze mówię, dajcie mi koniecznie znać. Jeżeli ktoś z was pracuje w systemie zmianowym, które zmiany wolicie? Ja kiedyś uwielbiałam chodzić na wieczory, to jest od 15 w moim przypadku do prawie 24, bo mogłam się wyspać i mogłam sobie posiedzieć, bo ja ogólnie jestem nocymarek, ale teraz powiem wam, że stwierdziłam już dosyć dawno, że jednak wolę ranki. Wolę rano wstać, cały czas, wiecie, to moja pierwsza energia idzie w pracę, i później przychodzę przed 15 do domu i cały czas jest pełno dnia. I właśnie, kurde, uwielbiam. Jak mam te wieczory, to aż mnie trzęsie, ale już się przyzwyczaiłam, tak więc. Jak ja to mówię. Dobra, biorę się za jedzenie. Nie mam pojęcia, czy jeszcze coś dzisiaj nagram. Widzę, że ostatnio tylko właśnie nagrywam przed pracą i zaraz spadam. No ale niestety, tak to jest. Dobra, wyłączam curry, wyłączam kuskus, tak, będę jadła kuskus z curry. Curry z kuskus, tak powinnam powiedzieć. Jem i idę do pracy. Miłego weekendu! Ja jeszcze na szybko wpadłam, żeby wam pokazać mój jakże ulubiony zapach z filozofii Pure Grace. To ten zapach, o którym wam mówię, że pachnie świeżym mydłem. Po prostu bajka! Uwielbiam. Już jedna czwarta buteleczki poszła. Hejka, kochani, witam się z wami w sobotę wieczorem. I tak jest, dopiero wieczór, ja jakoś coś nie mogę się ostatnio zebrać do nagrywania, ale ja wiem dlaczego. To jest przyczyna tego wszystkiego i już wiem, co mi dolega. Biorę nowe leki, biorę tabletki dwa razy w tygodniu i za każdym razem, jak je biorę, to na drugi dzień i dzień po prostu jest jedna wielka masakra. No ale muszę przeboleć to. Nie będę płakać, zdrowie jest najważniejsze, musimy wszyscy o tym pamiętać, że bez zdrowia nie ma nic, w ten sposób. Dzisiaj wam dałam filmik z Fokusowaną i z Dorotką ze spotkania i tak, a jestem smutna, bo tak bardzo mało nagrywałam, znaczy smutna, tak bardzo mało nagrywałam tego dnia, po prostu szkoda mi było wyciągać kamerę i marnować czas na nagrywanie zamiast na rozmowę z dziewczynami, tak więc... ale jeszcze to wszystko nadrobimy. I powiem wam, puściłam go i sobie go obejrzałam i tak mi się przyjemnie zrobiło. Dziewczyny, jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Anka, dzięki, że ty ruszyłaś dupę, bo to wiesz... Super, już się nie mogę doczekać na następny raz. Radek mnie rozproszył, bo właśnie dzwonił i mi się nagrywanie wyłączyło. Nie wiem, co mówiłam, w każdym razie miło mi się zrobiło w ten sposób. No nie wiem, czemu mój pies patrzy na mnie, macha ogonem. Nie wiem, czego ty byś chciał, kolego?
Dzisiaj jesteś bardzo niegrzecznym psem. Bardzo jesteś niegrzecznym. Princeska i książę. I tam to na mnie czeka. A, ogólnie zobaczcie, jaki w ogóle dzisiaj mam klimat. Takie mam chęci właśnie na... na świeczki. Tak więc siedzę sobie przy świeczkach już cały wieczór. No zobaczcie, jeszcze tu mi się palą. I palą, tam mi się pali Yankee Candle Garden Pea. I powiem Wam, że chcę już wypalić te świeczki. I już nie będę kupowała świeczek z Yankee Candle. Na pewno nie. Będę kupowała inne. Jakieś takie zwykłe, małe, które ładnie wyglądają, ale jednak te zapachy za długo są. Przynajmniej tych dużych świeczek, a małych moim zdaniem się nie opłaca. Te woski, co dostałam od Ani, oh my god, jak to mocno daje. To tak mocno daje, że musiałam wynieść cały kominek, ten co Wam pokazywałam. Co no Halku mój, nie licz Pani. Ten co Wam pokazywałam, chyba w tym vlogu też na początku to nagrałam, jakieś tam dwa dni nagrywałam po prostu pół minuty. Musiałam wynieść to do kuchni, wiem, powtarzam się, mój Radek tego nienawidzi. Przestań się pchać. Musiałam to wynieść do kuchni. Bo po prostu w pokoju tutaj nie dawałam rady, to po prostu było za mocne i mało tego, już wypaliłam tam 3 tea lighty i cały czas mocno, mocno, mocno pachnie, tak więc coś w tym jest. No co jeszcze? No nic, muszę zrobić to pranie, zanim przyjedzie mój Radosław, bo właśnie dzwonił, że już jest na zakupach, zaraz będzie w domu, tak więc... Biorę się za to i jeszcze Wam chciałam pokazać coś zrobiłam z tymi moimi serduszkami. Pamiętacie, kiedyś miałam te takie serduszka w Aldiku. Kupiłam takie lampeczki i one leżały mi tutaj na kominku i zaczęły mi żółknąć. I tak mnie to strasznie denerwowało i wymyśliłam, odejdź mi piesku stąd. Ale nie, tutaj nie zaglądaj. I wymyśliłam coś takiego. Właśnie włączyłam, bo tak cały czas nie były włączone. Już Wam pokazuję, co wymyśliłam. Nie, ja go nie wymyśliłam, bo mi stoi po prostu tu. Odejdź, staruszku. I wymyśliłam, że będą sobie tutaj w lampionie. Widzicie? I jako są tych baterii, tak naprawdę nie widać z dala. Tutaj po prostu jestem blisko i teraz je poprzesuwałam, te serduszka. I mam nadzieję, że mi nie będą żółkły. Tak więc tak to będzie wyglądało. Fajnie, moim zdaniem. Dosyć spoko. Dajcie znać, co myślicie. Nie wiedziałam w ogóle, jak zawinąć to takie, żeby tutaj mi na całości lampionu było. Ale jakoś po prostu same mi się te serduszka tam zawinęły i tak to właśnie wygląda. Dobra. Biorę się za tą kupę czystego prania do złożenia i do powieszenia i do zaniesienia do szafy. Puścisz mnie? Puścisz Pankę? Puścisz? No puść. No puść. Jeszcze ciebie tu nie ma. No puść. No, pranie już ogarnięte, wszystko wyniesione, tak więc super, coś mi tutaj włosy ocają. O właśnie, ostatnio, dzisiaj któraś pod filmem z Was komentowała mi, że może powinnam się, jeżeli chcę mieć proste włosy, to może powinnam się zastanowić nad keratynowym prostowaniem włosów. I powiem Wam, że ja się zastanawiałam już nie raz, nie dwa. Nawet dzisiaj, tak, dzisiaj sobota, dzisiaj Ilonka moja ma zrobione też prostowanie keratynowe. Nie wiem, nie wiem. Ze mną jest problem taki, że ja cały czas praktycznie noszę włosy upięte. Ja bardzo rzadko mam włosy... Ja bardzo rzadko mam włosy rozpuszczone, naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Nie wiem, nie wiem. Lubię mieć proste włosy, ale jak mam je rozpuszczone? A jak mam spięte, to jaki jest sens? No, kucyka też bardzo rzadko noszę, przeważnie te wszystkie włosy, tak wiecie, związuję sobie, robię, że ja nie lubię, jak mi coś gdzieś dotyka, po prostu tego nie lubię. Ale powiem Wam, że zastanawiałam się bardzo poważnie i muszę pomyśleć, kiedyś po prostu pomyślę, czy może bym chciała, czy bym nie chciała. Wiem, że keratyna nie na wszystkich włosach działa tak, jak powinna działać. Wiem, że bardzo często te efekty bardzo krótko się utrzymują i ja mam takie jakieś przeczucie, że tak byłoby z moimi włosami. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje. Ale myślę, że kiedyś spróbuję. Z pewnością da Wam o tym znać i z pewnością zobaczycie, jeżeli na taki krok się zdecyduję. Jeśli któraś z Was miała prostowane włosy keratyną, to pochwalcie się, jakie były u Was rezultaty. W ogóle jaki macie rodzaj włosów. Ja mam grube, tak jak widzicie, porowate. Wysoko porowate. Tak więc dajcie znać, jeżeli taki kolor, jeżeli taki rodzaj włosa macie i jeżeli może sobie je prostowały się w ten sposób, jak długo u Was się efekty utrzymały i czy byłyście z tego zadowolone. Wiem, że mojego bratanka, siostra, dziewczyny też miała to robione i chyba jej siostra, albo która z nich, nie wiem, bo to bliźniaczki i teraz już nie wiem, jak oglądałam film, to nie pamiętam.
ale obciach. I była bardzo zadowolona. Tak więc zobaczymy, może ja się zdecyduję. Co tu zrobić, bo ja mam, jestem głodna na maksa, a nie mam nic z domu do jedzenia. Tak więc czekam na mojego męża, aż przyjedzie z sałatką i sobie zrobię. Poprosiłam jego, żeby kupił zwykłą sałatkę i żeby kupił awokado. Tak więc sobie zaraz pójdę, nastawię jajka i sobie zrobię sałatkę, sałatę z awokado i z jajkiem na noc. Właśnie już idę najlepiej nastawić to jajko, nie wiem na co czekam. Co u Was dzisiaj na kolację? Ale świetne te świeczki. Mówiłam Wam, z tym stołem cały czas tam stoi pod oknem i bardzo, bardzo mi się podoba. Cieszę się, że to zrobiłam. Troszeczkę żałuję, że dopiero teraz, no ale myślę, że no i tak na... garnek jest z kuskusem. Ten mały. No i tak na zimę będę musiała tam dać zasłony, bo po prostu te okna są za wielkie i będzie za zimno, tak mi się wydaje. Będzie tam zimno czuć, tak więc te zasłony termalne, co kupiłam, jeszcze cały czas ich katce nie oddaliśmy do skrócenia, nie oddałam, ale już z nią rozmawiałam, tak więc mnie skróci. I po prostu w zimę zawieszę, bo to, tak jak mówię, te okna jest na całą ścianę, tak więc lepiej, żeby jakieś ocieplenie ekstra były, bo jednak szyby to szyba, mimo że to podwójna szyba, to jednak myślę, że tak bardzo ciepło koło tego okna nie będzie. Pamiętacie moją paprykę? Koniecznie muszę ją już wysadzić, a nie mam ziemi. Zobaczcie, już liski dotykają tego pojemnika. A taka spora. Ile mi tu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wyrosło. Zobaczymy, jak to później będzie. Truskawki już mają takie kwiaty, że normalnie szok. A tutaj ta sałata lodowa, ale myślę, że chyba z niej za dużo liści nie będę, bo widzę, te na dole już się tutaj obkurczają, tak więc nie wiem. Tak w miarę fajnie mi idzie do góry. Ona później zaczęła rosnąć. Ale fajnie leci do góry. Ciekawe, czy coś z tego będzie. Jeśli któraś z Was też tą sałatę sadziła, to też niech mi napisze, jak to było. Wiem, że Agnieszka, teraz nie kojarzę Nika, z pewnością to robiła, bo od niej to w ogóle zgapiłam. Tak więc ciekawe, jak to daleko rośnie, jak to daleko zajdzie. O, może w ten sposób. A na mojej bricie została się już tylko jedna kreseczka. Zobaczcie, już 3 tygodnie temu Wam o niej mówiłam. No to po prostu jakaś masakra. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że jednak się znowu na nią zdecydowałam, bo dużo, dużo mniej śmieć mam, jeżeli chodzi o te takie do recyklingu. Bo nie wyrzucam tych 10 butelek 1,5-litrowych tygodniowo, tak jak do tej pory wyrzucałam. Tak więc uwierzcie mi, to jest bardzo, bardzo dużo. Nawet jeżeli te butelki zgniatałam zawsze, to jednak 10 butelek... No tak koło 10 nam tygodniowo w domu szło. To jest mnóstwo, nie dość, że miejsca, to naprawdę mnie bolało z serca, jak widziałam ile tego plastiku. Gdzieś jakiś ostatni kawałek programu oglądam, po prostu nie byłam w stanie tego obejrzeć do końca, co my robimy z tą planetą. I właśnie dzisiaj też o 21 chyba leci, to o już leci, ale się nagrywa. Mamy z Radkiem oglądać właśnie taki program, jaki ludzie mają wpływ na tą planetę, właśnie jeżeli chodzi o zanieczyszczenia i o te inne rzeczy, tak więc... obejrzę, nie lubię takich filmów, powiem Wam, bo jest to dla mnie troszeczkę takie przerażające. Ja absolutnie nie jestem jakąś taką crazyolką i nie wiem, i wszystko eko, absolutnie nic nie mam eko. Nie, jedyne co to te kule do prania, z których jestem naprawdę bardzo zadowolona. Te pamiętacie eko chyba to było, czy coś takiego? Z nich jestem zadowolona, ale ta ilość śmieci naprawdę, naprawdę mnie przeraża. To jak dużo zwierząt przez nasze śmieci ginie, to jest kiszka. Ale wracając do Brity... Ja wiem, ja skaczę z tematu na temat, ale wracając do Brity, jestem na maksa zadowolona, że wróciłam do tego. Ja nie wiem, czy ja Wam mówiłam, dlaczego ja przestałam korzystać z Brity. Na samą myśl o tym kaszel mi wraca. W zeszłym roku, gdzieś tak mniej więcej od stycznia do... Nie, to się zaczęło 2 lata temu. Mniej więcej od stycznia do chyba sierpnia miałam cały czas kaszel. Miałam taki słaby kaszel, ale to było coś takiego, że w nocy miałam takie ataki duszności, tego kaszlu w ogóle, nie duszności, kaszlu, że po prostu budziłam się z kaszlem i tak, no tak herlałam, że się dusiłam. Mój Radek w ogóle nie wiedział, co ma... No, była masakra. Pamiętam, że pojechaliśmy tutaj na wakacje do Hiszpanii i mi było tak głupio, że w nocy tak herlałam, no bo słyszałam, obok mieliśmy ludzi, a ja po prostu całymi nocami, zwłaszcza właśnie jak się położyłam, to całymi nocami herlałam. Nie wiedziałam, nie wiedzieli lekarze, co mi jest, jakieś sterydy, wszystko mi dawali. I ja po prostu sama stwierdziłam, że być może w Bricie, nie wiem, wiecie, to jednak jest filtr, on jest bardzo często wilgotny, może tam jakaś wilgoć, niby to jest wszystko anty, ale tak sobie właśnie pomyślałam i odstawiłam Britę. Co prawda kaszel nie przeszedł, okazało się, że jakieś takie sezonowe miałam, cholerne alergie i kolejny jakiś chyba steryt taki, wiecie, taki wziewny mi pomógł, tak więc od tamtej pory tfu, tego nie ma, ale jak zaczyna się u mnie tylko jakiś suchy kaszel, to od razu zaczynam panikować, że to znowu wraca, bo uwierzcie mi,
To było jakieś przekleństwo i w pracy, i w domu, i cały czas, non-stop, non-stop. Tak więc niefajne, niefajne. Dobra, zdróweczko. Tak, bardzo często piję po całej szklance, bo już nie piłam z jakąś godzinę w ogóle wody. Uuu, ale duże Pixie. The Great Beauty Event w QVC. Jest i jest wielka butelka toniku Pixie, chociaż ja nie jestem nim zachwycona, nie jestem nim zachwycona. Dobra, chyba Radek wraca. Wiecie co, weszłam sobie właśnie na Instagrama i gdzieś zobaczyłam rachunek z Rossmana za 430 zł. What the heck? 430 zł, bo są zniżki w Rossmanie. Poważnie. Dużo. No chyba, że naprawdę nagle wszystkiego nie ma. Ja Wam powiem, że od chyba lutego mam to takie sobie obiecałam, że ja po prostu nie kupuję rzeczy i nie kupuję. I po prostu ich nie kupuję. No kupiłam tą jedną paletkę, bo to jest limitka niby. A resztę po prostu nie kupuję. Są mi niepotrzebne i widzę, że mam tyle zapasów, mam tyle wszystkiego, że po prostu jest mi nic niepotrzebne. No kremy zaraz mi się będą do twarzy kończyć. Ale dostałam od Dorotki, znaczy nie od Dorotki, to dostałam ze sklepu The Natural Skin Care krem, także zobaczymy ten krem, mam nadzieję, że mi nie zaszkodzi, ale na pewno Wam o tym opowiem. A tak, to nie potrzebuję nic i jeszcze zresztą wiecie, jak już rzeczy oddałam, nawet nie, ja tego chyba nie nagrywałam wszystkiego, co oddałam, co powyrzucałam, jest mi to po prostu niepotrzebne i jak widzę 300, 400, 500, 600 zł. I takie widzę rachunki na Instagramie, bo są promocje, to troszeczkę jestem przerażona, no przecież te promocje chyba są 3 razy w roku, tak? Jakoś tak dosyć często widzę te filmiki, tak więc nie rozumiem, nie rozumiem. Wrócił Radek z zakupu, więc Wam pokażę szybko, co kupił. Cebula, pistacje, na które powiem Wam, od których jestem po prostu uzależniona. Wczoraj chodziłam, szukałam i nie było i nie powiem Wam, co mnie trafiało. Truskawy, jabłuszka, to są najlepsze jabłka na świecie. Royal Gala Apple, spróbujcie, koniecznie są pyszne. Te małe pomidorki. Ryż, ketchup, miałam jakieś chęć na słodkie, tak więc widzę, że mi Radek kupił te batoniki. One są spoczko, nawet fajne. Znowu, już wszystkie zjadłeś rodzynki? Huhu! Znowu rodzynki, banany, cytryna, hummus, on jest tak pyszny, Marokkan hummus. To jest z Aldiga, Wam tutaj tak pokażę. Jest naprawdę, naprawdę pyszny. Później czosnek, awokado, rzodkiewka. O, widzę, Radek kupił taki stir fry. Dwa sushi, coś co kocham, croissanty, wafle pokryte czekoladą, znowu ta sałata, sałatka na dzisiaj, garlic nany, Radek będzie zaraz jadł z curry, bo robił curry warzywne, oczywiście makaron, ciemne jaja i sos chili, bo skończył mi się, a ten jest nawet dobry, sweet chili sauce, takie właśnie zakupki wieczorne. Mniam, 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 mniam. Normalnie wiosna z latem połączona na talerzu. Idę jeść kolację.